Siemanko, witam się z Wami bardzo serdecznie z Nadwisełki. Chciałbym powiedzieć kilka słów wstępu. Generalnie długo zastanawiałem się, czy wypuścić ten film, bo nie złapałem w nim żadnej ryby. Byłem 4 razy na tej miejscówce, na tamtej miejscówce i na tamtej miejscówce. Nie udało mi się stąd nic wypracować w te chłodniejsze dni. Ale z drugiej strony stwierdziłem, że będzie to dla mnie jakiś sentyment i postanowiłem finalnie wypuścić ten film. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania, jeśli macie ochotę. No i co? Życzę miłego seansu i pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego. A już za tydzień w maju jedziemy na Carp Warsy, na Wygonin. Jadę jako team runner z chłopakami. Także będzie grubo. A tymczasem trzymajcie się, łówcie konie. Piąteczka. Generalnie cieszę się, że tu połowiłem. Mimo tego, że nie złapałem ryby. Ale już się zazieleniło wszystko pięknie. Ale już tu nie dojadę samochodem. Tu jest rzucone jedne betony, a tu, którędy wjeżdżałem, na środku mamy. A tu mamy kolejne na drodze. Także połowione. A wydaje mi się, że wszystko dlatego, że rozkradali tą konstrukcję i dlatego tutaj rzucili te betony i nie ma wjazdu. Także tym bardziej mnie to cieszy. Zapraszam Was to już do oglądania. Herbatka. Piąta 30 nad królową polskich rzek, Wisełka. Wszystko budzi się do życia, coś pięknego. Próbujemy. Półtora doby. Przymrozek jeszcze widać. Półtora doby. Choćby jakiegoś klenika złapać, to będzie coś. Troszkę się przygotowałem do tego. Choć przyjechałem kilkanaście godzin później niż chciałem. Ale cóż. Będziemy się starać coś wypracować. Trzymajcie kciuki. Kurczę. Pogoda oszukała. Miało być ciepło. Czy ciepło? Miało słoneczko świecić. Generalnie chwilę nawet świeciło. No ale już nie świeci. Jest dosłownie mgła. Masakra. Fakt faktem, klimat jest, nie? Ale za ciepło to już nie. Też się nie ma co dziwić, jest dopiero marzec.
W końcu wyszło słoneczko. Przeszła ta mgła i to zimno takie mega, które było. No, także przerzucę sobie zestawy. A generalnie łowię tu rzutu, ale mam łódeczkę i chyba sobie ją wykorzystam. Bo generalnie wiem, jak tu dno wygląda, bo sądowałem tu dipperem. Ale może wezmę sobie łódeczkę i łódeczką sobie położę to. Tak, z czystej ciekawości. Jedną z rzutu, jedną łódeczką. Zobaczymy. Fajna się ta pogoda zrobiła. Teraz to jest, kurczę, super. I zastanawiam się jeszcze, jakby pewnie już to oglądacie, to już wiecie, ale w jakiej formie to powstanie, ten film? Bo nęciłem sobie tutaj niedzielę, w poniedziałek przerwa, we wtorek troszkę podnęciłem, w środę przerwa, w czwartek podnęciłem, w piątek miałem przyjechać po pracy, ale nie zdążyłem. Przyjechałem dzisiaj rano, w sobotę o czwartek. I zastanawiam się, czy po prostu nie zrobić z tego 3-4 weekendy i dopiero rzucić film z Wisły. Czy po prostu weekend w weekend. Ale to zobaczymy, to już pewnie jak oglądacie, to już o tym wiecie i będziecie wiedzieć, jak to wygląda. No nic. Ja się biorę do roboty. Kawka wypita. Poprzewozimy sobie zestawy. No i działamy. Pamiętajcie, że w domu rybki nie złowicie. No i co? No i na rybach generalnie wypadałoby czasami coś zjeść, także. A co na rybkach smakuje najlepiej? Jajeczniczka. Także jajeczka. I poczusiem będzie petarda. No i jak to mówią? Śniadanie mistrzów. Jajeczniczka z boczkiem zapiekana w sercu. Kurczę. Tak, widzicie, 2-6 metra. Tu jest 1, tu jest 3 metry. I w tym rowie tutaj łowię. O! W tym rowie tu sobie łowię. Także spoko. Moim zdaniem oczywiście spoko. Woda ma przy powierzchni 5 stopni, 5-7, ale naniosło już trochę syfu, bo jeszcze w tym miejscu ostatnio było ponad 3 metry lekko, znaczy no 3 metry i naniosło tego syfu. A tu generalnie, nie wiem czy to jeszcze gdzie widać, ale popłynę tu sobie w bok. Tu normalnie był rów. Tu normalnie był rów. Około 3 metrów. Przyjechałem tydzień później i jak potrafi się zmienić szybko dno na rzece, to jest masakra. No, jest godzina 15:30. Nic się nie dzieje. Nic, a nic się nie dzieje. Znalazłem nową miejscóweczkę 3,5 metra.
Co dziwne, pod całym brzegiem, może nie dziwne, próbuję swoich sił z rzeką. Jest dosłownie taka dziura, jakby ktoś koparką ją wykopał. Więc się nie ma co dziwić, to jest stara nieczynna żwirownia też na Wiśle. Ale jest fajne miejsce, bo jest normalnie wypłaszczenie z każdej strony i po środku jest po prostu dziura na 3,5 metra. Także tam postawiłem zestaw, drobniutko dumbbellsik z PV-eczką. Popływałem trochę, posądowałem sobie na przyszłość. No i co? No i plan jest taki, że porobię sobie PV-ek troszkę, żeby po prostu mieć. I tyle. Nie ma co się nudzić. Trzeba coś porobić, a PV-eczki zawsze się przydadzą. Siły wieczorek nadchodzi. Porobiłem sobie pfałeczki. Pogadałem sobie ze znajomymi. A tu dalej nic. Nic a nic. Ale zobaczymy, teraz się trochę wiaterek uspokoił. Wydra mi tu pływa nad zestawami. Skurczy byk mi płoszy wszystko. Uciekły mi stąd ryby. Wydera mi tu lata. Chłopaki rozbierali konstrukcję, też nastukali młotkiem, palnikiem, jeszcze dodatkowo wydra, także super, super, naprawdę super. Nastukali i uciekli, tyle po nich jest właśnie. O, łabądki sobie pływają, zakochane. Łabądki płyną sobie, patrz. Pewnie zobaczymy się jutro rano. Kawka na rybach, takowa wie, że taka smakuje najlepiej. O, ktoś tu zmierza pojazdem kołowym. Przyjechał ktoś na ryby w końcu, kurczę, masakra. Czyli jeszcze nie tylko ja tu jestem taki świr, że siedzę na Wiśle o tej porze roku i tak wcześnie. Dobrze, dobrze, super. No taki. Chwilę pogadali. No i generalnie wracając do kawy, to dostałem taki przepis takiego pewnego człowieka. Bardzo fajnego. Z którym byłem na Austrii. Generalnie to jest przepis do cappuccino, ale ja go zacząłem używać do kawy i jest bardzo dobra. Także tak. Wsypujemy sobie tam cukru kawy, ile uważamy. Zalewamy gorącą wodą. Mieszanko. Akurat tamta osoba preferuje mleko karmelowe, ale ja preferuję sobie kakaowe. Także do tego wlewamy sobie kakaowego mleczka. Mieszając. Mieszu.
ciągle mieszając. No i generalnie dodajemy sobie zwykłego mleczka, troszkę najlepiej zagęszczonego, ale nie mam. Kurwa, i wylałem. Przedłużyłem. W każdym bądź razie, uwierzcie mi, że kawka smakuje spoko, ale cappuccino w takiej formie smakuje naprawdę wyjątkowo. Mega temat. Także zdrówko, smacznej kawusi, wiadomo. Kombinacji ciąg dalszy. Już malutkie haczyki, dumbbellsiki, ósemeczki. Nic, kompletnie martwa woda. Było jeszcze dwóch wędkarzy, trzech. Łowił tutaj pan na spławiczek i z gruntu na robaczki, trzy pineczki, pineczka. Nic, a nic, już pojechał do domu. Spinningista był, nawet okąka nie złapał. Tam też siedzą po drugiej stronie, naprzeciwko mnie, też nic nie łapią. Także martwa woda, no. Zrobiłem roniego na malutkim haczyku. No dla mnie to malutki haczyk. No i próbujemy, może na roniego. Już nie mam bladego pojęcia. I próbuję kolorami. Żółty, pomarańczowy, czerwony, biały, różowy. Masakra. Nic za nic, nawet klenik, nawet jaś się nie chce tym zainteresować. Także myślę, że jeszcze z dwie godzinki i, no i nie ma sensu tu kwitnąć. Trzeba jechać z niedziela, jechać zjeść, zrobić sobie jakiś obiad, rosołek, petarda. No i pochillować w domku, zastanowić się, co mogłoby być przyczyną. Chociaż to, że nawet tu był gościu i łowił na spławiczek, na pineczkę, dwie pineczki i nawet płotki. To nie wiem. No ale cóż, na takie życie nie zawsze się łapie ryby. Tym to ja się akurat nie martwię i jakoś mnie to nie dobija, że nie złapałem ryby. Bo zdaję sobie sprawę, że to jest jednak rzeka Wisła i tu jest... No może być ciężko, ale dziwi mnie to, że nawet na pinaczkę gdzieś tam ta płotka, nic, kompletnie. No nic. No a generalnie reszta to mam haczyki, czwóreczki. Za slip dirigu, wszystko zrobione. Dumbbellsiki, nic. Teraz założymy małego roniego jeszcze na te dwie godzinki, trzy. No i tyle. Ściema. Witam się znowu z wami po dwóch tygodniach nad Wisełki. Widzimy trochę bliżej, jak się kończy tutaj nam ta żwirka stara, bo przejechać dalej się chyba już nie da. A poza tym nie chcę ryzykować, bo nie będzie miał jak to wyciągnąć. Dzisiaj rano padał śnieg z deszczem, ale że teraz wyszło w miarę jakoś słoneczko, coś się dzieje, jakaś fajna pogoda. Jedziemy zakończyć póki co temat tutaj tej miejscóweczki. W połowie jeszcze dzisiaj do wieczorka. Malutkie przynęty i może jakiś klenik chociaż wiedzie. Zobaczymy. Mam w planie po świętach uderzyć na dzierżno
i pomęczyć trochę dzierżno. Znowu popływać pontonem, bo dawno, chyba ostatni raz pontonem to na Austrii chyba łowiłem z Larry, ale nie pamiętam nawet. Także biorę się za robotę. Pierwszy zestawik Ronnie Rig, okrojona piętnasteczka, PV-eczka. To tyle do wody. Drugi zestawik Slip D Rig z waftersikiem okrojoną, PV-eczka do wody. Że pierwszy zestawik mamy w wodzie na pograniczu tych trzcinek, tam jest około 2,5 metra. To lecimy z drugim. Chodzi jakaś drobnica, widać. Ten zestaw płycej 1,5 metra. Ale szczupły, nie? No metrówka, nie? Jak fix. O, tam jest, tam jest, tam jest. Widzę go. Ale by teraz tu na gumę by rzucił, to by był najpierw taki obiad. To metruwa jest na banku. Jaki skurwęsyn wielki. Jest bydle. Bydlaczek. Ale by teraz na gumę wziął. Masakra. Piękny widok tu jest. Ale naprawdę szczupły. Pokaźnych rozmiarów. No, wystraszyłem go. Ale tak naprawdę tu skurczy by gdzieś. Fajnie. Niestety nic, a nic się nie wydarzyło. Było, już się zrobiło chłodno. Chyba czas się zawijać. Damy sobie spokój chwilowo z tą miejscóweczką. Ale jeszcze tu wrócę, jeszcze tu wrócę. Tak łatwo to ja się nie poddam. Jedziemy z tematem. Pisełka. Czwarty raz? Po piąty. Tym razem z pontonem. Zbieram się do roboty.
pierwszy przypomnik. Łamaniec, miękka plecionka, fluorokarbon, sztywna pętla D. Dlatego dajemy kółeczkę tonącą z magicznej produkcji. Drugi zestawik. Malutki Ronnie Rig, kaczek szósteczka, pop-upik, piętnastka, ale lekko go okroję. Taki jeden przypomnik do wody. I zrobimy sobie popka jeszcze małego Ronnie Riga na plecionce w otulinie. Tu jest ściągnięta, było miękko. Jeszcze lekko jeszcze go dociążę. Także cyk, drugi przypomnik. Mamy okrojonego popka. Taki przypomnik. Drugi. Bardzo malutki Ronnie Rig. Szóstka haczyczek. Troszkę pasty. Ale dzisiaj jest, kurczę, pogoda super. Klimacik jest mega. No to dobra. Lecimy. PV-eczka do tego, nic więcej. Płyniemy. Wrzucimy sobie dipperka. Kurde, mam tak ten silnik, ten akumulator już jest tak wydupcony, że to jest masakra po prostu. Czuję, że czeka mnie jeszcze wymiana. Wymiana akumulatora w najbliższym czasie. Sondujemy sobie wisełkę. Raczej tam zatokę taką na Wiśle. Można by było powiedzieć. W tym miejscu mamy 1,5 metra. A tutaj się zaczyna cała taka łacha. I ona się ciągnie aż tam. Przy głównym nurcie. Drapieżnik się rzuca. Przy głównym nurcie i tu jest taka jedna wielka łacha, to jest 10 cm wody, nie więcej. No, może 20, no niech będzie 20. I tak się zastanawiam, bo tu bym mógł położyć zestaw przy tej łasce właśnie, na spadzie tej łachy. Tu już wjeżdżamy na łachę, na wychwycenie, ale tu jakbyśmy popatrzyli w lewo, to tu będziemy mieli 1,5 metra, o, w tym miejscu. I w tym miejscu by można było ten zestaw położyć jeden. Z tej strony po prostu. Bo teraz mam dwa, bo mnie tu zamknął wcześniej. Jeden wielki muł śmierdoli. Jeden wielki muł rzeka to naniosła. No dobra. Płyniemy sobie dalej. Mam nadzieję, że nie utknę tu. Nie chciałbym tu utknąć. Podejrzewam, że bym tu wlazł, tym wpadł, kurczę, 3 metry pod ziemię.
wpłynęliśmy sobie w główny nurt rzeki Wisełki, proszę bardzo, most piękny, pięknie mnie znosi już na dół i tu w korycie mamy 3 metry. Mamy tu na zestawik tyle, łaftersik 15, śmierdzi uszedł, dosłownie tyle na zestawik, nic więcej. Dajemy to tu, gdzie pływaliśmy koło tej łachy, te 1,5 metra. I zobaczymy, co noc przyniesie. Piona. Wywiozłem wenteczkę, tą prawą. Kamery zapomniałem włączyć. Nie włączyłem kamery. Ale w tą miejscówkę właśnie przy tej łasce na 1,5 metra. Dosłownie to, co widzieliście, zasypałem sobie. Przewiozę sobie jeszcze tą lewą wędkę gdzieś pod tamtym brzegiem. Poszukam czegoś fajnego. Jajóweczka, kawka, kanapeczki. Smacznego. To wędkuje. Ten wie, że jajuba, kawa nad wodą smakują najlepiej. Największy jak do tej pory. Spójrzcie na niego. Chilaucik. Mój pierwszy.